Ja nazywam się Andrzej Gławski, witam Was serdecznie na mojej prezentacji na temat CI/CD na OKD. Generalnie jestem programistą Java od prawie 20 lat, za rok stuknie mi 20 lat. Zawodowo jestem związany z tymi firmami, a w firmie OSEC prowadzę szkolenia oraz konsultacje, zaś wiedzę taką praktyczną, którą później przekazuję na szkoleniach, zdobywam w takich firmach jak Medidesk, Porty Lotnicze i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Jak Michał wspomniał, dzisiaj sponsorem naszego spotkania jest firma OSEC, w której od ponad 5 lat prowadzę szkolenia z zakresu szeroko pojętego middleware'u. Głównie skupiam się na OpenShift'cie i tematach około OpenShift'owych. Firma OSEC oprócz tego, że prowadzi szkolenia, zajmuje się też konsultacjami, wdrożeniami, czyli jak mielibyście potrzebę przenieść swoje infrastrukturę na cloud, tak, to zapraszamy do nas. Tworzymy też prywatne chmury, zajmujemy się OpenShiftem, OpenStackiem, szkoleniami z zakresu właśnie z Ansible'a, no, wielu, wielu rzeczy tak związanych właśnie też z, jakby ze stajni Red Hatowej. Zajmujemy się też supportem, tak, czyli rzeczy, na przykład, które wdrażamy, też jesteśmy w stanie supportować. A także rzeczy, których nie wdrażaliśmy. No i dodatkowo oczywiście, jakbyście potrzebowali jakiejś subskrypcji, licencji, to też zapraszamy do nas. Tak? A ta prezentacja, którą ja dzisiaj będę przedstawiał, jest podzielona mniej więcej na 3 części. Na samym wstępie opowiem Wam w ogóle o OpenShift'cie i pewnych konceptach OpenShift'owych, o OKD tak naprawdę. Więc powiem Wam w ogóle, czym się różni OKD od OpenShift'a, od Kubernetesa, tak żebyśmy wszyscy mieli mniej więcej tą samą wiedzę, żebyście wiedzieli po prostu, co się będzie dalej działo w prezentacji. Następnie przedstawię Wam wszystkie potrzebne zasoby w ramach właśnie Kubernetesa i OKD, które są potrzebne, żeby stworzyć sobie taki pipeline CI/CD. I na sam koniec już pokażemy konkretne jakby implementację taką CI/CD z wykorzystaniem Jenkinsa na platformie OKD. Dodatkowo jeszcze, właśnie jeszcze, jeżeli mówimy, jesteśmy przy firmie OSEC, to też robimy taką konferencję raz do roku. Teraz będziemy 2 czerwca, zapraszamy Was serdecznie. To jest jednodniowa konferencja, w której właśnie jest dużo tematów właśnie związanych z, że tak powiem, DevOpsem, z middleware'em, ale też z rzeczami programistycznymi i też z opsami. Tak? Więc serdecznie Was zapraszam. Konferencja jest darmowa, a więcej na OSEC forum możecie się dowiedzieć. Ok, więc bez wstępnych, bo straciliśmy dużo czasu na problemy techniczne, więc od razu przejdziemy do rzeczy. Przedstawię Wam mniej więcej taki proces dostarczania aplikacji, który będziemy chcieli sobie zautomatyzować. To jest taki jakby wymyślony proces, który tam powiedzmy z rzeczywistością nie ma nic wspólnego, ale tu bardziej chodzi o to, żeby zaprezentować możliwości OKD, jeśli chodzi o kontekst CI/CD. Więc generalnie mamy dewelopera, który generalnie wiadomo, że wytwarza kod. Następnie ten kod odkładamy sobie do repozytorium gitowego i żeby stworzyć aplikację, no to musimy ją, że tak powiem, zbudować, czyli przeprowadzamy proces budowania. Powstaje nam z tego artefakt. Jeżeli mówimy o OKD czy Kubernetesie, no to w 99% przypadków tym artefaktem będzie obraz dla kontenerów. Następnie musimy przeprowadzić proces deploymentu, czyli wdrożenia naszego artefaktu. I żeby nie było tak prosto, stwierdziłem, że skomplikujemy sobie troszeczkę ten deployment, że będziemy robić tak zwany blue-green deployment, tak? Czyli będziemy mieć kilka środowisk, będziemy mieć środowisko testowe, będziemy mieć środowisko produkcyjne, które będzie podzielone na green i blue. Więc po udanych testach na środowisku testowym wdrażamy sobie na środowisko produkcyjne w postaci właśnie takiego wdrożenia green. Blue-green deployment polega na tym, że na środowisku produkcyjnym mamy dwie działające wersje aplikacji, tak? Czyli starą wersję i nową wersję, a następnie przełączamy ruch, że na początku wdrażamy sobie na przykład coś na, powiedzmy, robimy ten green deployment, testujemy sobie wewnętrznie naszą aplikację na środowisku produkcyjnym, gdy uznamy, że wszystko jest w porządku,
wypuszczamy tą, że tak powiem, aplikację na zewnątrz, tak, dopuszczamy do niej ruch, testujemy, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli wszystko jest w porządku, no to, że tak powiem, zostajemy, tak, przekładamy ją na niebieski, tak? Czyli tak jak tutaj widzimy, że mamy testy wewnętrzne tej instancji zielonej. Jeżeli wszystko jest OK, przełączamy się na instancję tą zieloną, przełączamy ruch, monitorujemy naszą aplikację, czy wszystko jest w porządku i na koniec, że tak powiem, wdrażamy ją na środowisko jako tą niebieską, tak? OK, więc taki proces będziemy chcieli teraz zautomatyzować, ale zanim do tego przejdziemy, to opowiemy sobie troszeczkę, czym w ogóle jest OKD. Mam pytanie, kto w ogóle słyszał o OKD wcześniej? OK, a kto w ogóle pracuje z OKD na co dzień? Jedna osoba. A z OpenShiftem? Trochę więcej. OK, a kto pracuje na Kubernetesie? OK, jest trochę więcej osób. Okay. No dobrze, więc generalnie jeśli chodzi o OKD, czy też OpenShifta, bo tak naprawdę OKD i OpenShift to jest prawie to samo, bo OKD jest projektem open source'owym, który jest oparty na Kubernetesie, tak? Czyli jakby jego rdzeniem jest Kubernetes. Czyli często mówimy o OKD i o OpenShifcie jako tak zwanym Kubernetesie na sterydach. Tak jak mówiłem, OKD jest projektem open source'owym i istnieje też projekt OpenShift, który już jest produktem. Tak? Red Hat postanowił rozdzielić, bo kiedyś dawno, dawno temu OpenShift był jakby jednym projektem. OpenShift w ogóle pojawił się jeszcze dawno przed Kubernetesem i w ogóle zanim ludzie zaczęli mówić w ogóle o Dockerach. Dopiero później Red Hat postanowił przepisać ten projekt i użyć Kubernetesa właśnie jako taki, jako, że tak powiem, rdzeń tego całego projektu. Tak? Więc mamy projekt OpenShift, który jest produktem Red Hatowym i mamy jeszcze dostępne tak zwany OpenShift Online. To jest instalacja na AWS-ie, gdzie każdy może sobie założyć konto i sobie testować dowolnie. Tak? OpenShifta. Obecnie OpenShift jest w wersji 4, bodajże 3, jeżeli się nie mylę. Ja wam tutaj przedstawię OKD, więc OKD, stabilna wersja jest 3.11. Jeszcze nie ma stabilnej wersji 4. Dopiero jest, że tak powiem, w trakcie testów. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas OKD w wersji 4 się pojawi. Ja używam do prezentacji tak zwanej instalacji MiniShift na swoim laptopie. Tak? Czyli możemy ściągnąć sobie maszynę wirtualną i uruchomić sobie na naszym własnym laptopie klaster OKD. Tak? Nie ma żadnego problemu. Jest też możliwość użycia tak zwanego OC Cluster, więc jakby i też jakby w ramach laptopa można sobie, na swoim laptopie można sobie uruchomić taką instancję. OK. Więc teraz opowiedzmy sobie o takich głównych konceptach, jeśli chodzi o OpenShift. Ja będę używał teraz słowa OpenShift, dlatego że ono jest tak bardziej popularne, tak jakby ludzie lepiej kojarzą OpenShifta niż OKD, aczkolwiek to wszystko, co tutaj mówię, odnosi się też do OKD. Więc główne koncepty, które są zawarte jakby w ramach OpenShifta, to przede wszystkim Source to Image. Idea Source to Image polega na tym, że jeżeli mamy programistę, który tworzy kod i odkłada, powiedzmy, ten kod na repozytorium gitowym, to jeżeli on stworzy sobie image dockerowy, no to jest problem, bo często, że tak powiem, ludzie operacyjni nie mają zaufania, czy ten image jest bezpieczny, czy jest niebezpieczny. I source to image, idea source to image polega na tym, że oddzielamy sobie programistę, który tworzy kod, od, że tak powiem, twórcy imidżu, który powstanie, tak? Czyli z jednej strony mamy programistę, który dostarcza kod, a z drugiej strony mamy człowieka, który jest w stanie stworzyć nam bezpieczny imidż. Działa to w ten sposób, że taka osoba, taki powiedzmy Docker Ninja, który bardzo dobrze zna Dockera, tworzy tak zwany builder image. To jest imidż dockerowy, który posłuży nam do zbudowania imidża z naszą aplikacją. Idea polega na tym, że taki imidż odkładamy sobie na repozytorium dockerowym,
a następnie dajemy to programiście. Mówimy, słuchaj, to jest image, tak? Za pomocą którego zbudujesz swoją aplikację. Tak? I teraz proces source to image polega na tym, że jak uruchomimy taki proces, to zostanie sklonowane źródło nasze, zostanie pobrany image dockerowy i z tego powstanie nasza skonteryzowana aplikacja. Tak? Czyli mamy jasne rozdzielenie, że tak powiem, ról dewelopera od roli, że tak powiem, osoby, która tworzy nam image dockerowy. Okay? Jeżeli mówimy o Kubernetesie i mówimy o OpenShift'cie, to bardzo istotnym konceptem są tak zwane pody. W ramach klastra, bo generalnie Kubernetes nie zarządza kontenerami pojedynczymi, tylko zarządza tak zwanymi podami. Czy ktoś wie, co to w ogóle są pody? Ktoś może wytłumaczyć, czym jest pod, czym się różni pod od kontenera? To jest kilka kontenerów, które współdzielą namespace'y, to znaczy one się widzą nawzajem, widzą swoje pity, widzą swoje sokety sieciowe. Dokładnie tak. Możemy mieć jakby główny komponent, to są tak zwane sidecary przypięte, które robią jakieś lokowania. Tak. Tak, dokładnie. Generalnie nazwa pod znaczy ławica wielorybów, a biorąc pod uwagę, że logo dla Dockera to był wieloryb, oznacza to, że w ramach jednego poda możemy uruchomić kilka kontenerów. I pod to jest ta najmniejsza jednostka, jaką zarządza Kubernetes, tak? Czyli on jakby nie zarządza pojedynczymi kontenerami, a jakby grupą kontenerów, tak? Czyli mamy tu przykładowe dwa pody z kontenerami, ale możemy mieć też poda, który ma dwa kontenery. I teraz pytanie, kiedy powinniśmy łączyć razem kontenery w ramach jednego poda, a kiedy powinniśmy trzymać je odseparowane? Czyli kiedy powinno być tak, że jest kontener pod, kontener pod, kontener pod? A kiedy powinniśmy dążyć do tego, że są dwa kontenery w podzie? Ktoś, że tak powiem, ma pomysł? Na przykład, jeżeli dzielą zasoby dyskowe. Dokładnie tak. Generalnie idea jest taka, że oddzielnie powinniśmy trzymać kontenery w podach zawsze, kiedy jesteśmy w stanie, że tak powiem, żeby te kontenery gadały po sieci. Tak? I generalnie 99% przypadków powinniśmy zawsze odseparować od siebie. Tak? W momencie, kiedy potrzebujemy sytuacji, żeby gadały na przykład, tak jak kolega powiedział, po file systemie, wtedy je łączymy razem, tak? Ale zawsze powinniśmy starać się trzymać je oddzielnie, z tego względu, że przykładowo, jeżeli byśmy chcieli takiego WordPressa, który używa pod spodem MySQL-a, to nie wkładamy MySQL-a i WordPressa razem, dlatego że chcemy mieć na przykład różne strategie, że tak powiem, jeśli chodzi o skalowanie, tak? Całkiem inaczej chcemy skalować WordPressa jako aplikację, a całkiem inaczej chcemy skalować bazę danych, tak? Dlatego powinniśmy to trzymać oddzielnie. Kolejnym konceptem są tak zwane zasoby i obiekty, jeśli chodzi o Kubernetesa. Kubernetes ma konfigurację tak zwaną deklaratywną, czyli jeżeli mamy taki przykład klastra Kubernetesowa, wygląda w ten sposób, że mamy jakąś maszynę master, mamy nody, na których są wgrane, że tak powiem, aplikacje, które pilnują nam stanu naszego klastra, czyli tak zwani agenci. W przypadku Kubernetesa są tak zwane kubelety. To wszystkie obiekty, które tworzymy, deklarujemy w ten sposób, tak? Czyli jakby nie, że deklarujemy stan, w którym chcemy, żeby dany klaster się znalazł, tak? Tutaj mamy przykład deklaracji poda, tak? Czyli w jaki sposób wygląda taka konfiguracja, tak? Czyli mówimy kind, czyli że to jest pod, podajemy jego nazwę i podajemy image, jaki ma, że tak powiem, w tym podzie się znaleźć, albo zestaw image, tak? Możemy całą listę. Następnie taką deklarację, jeżeli podamy do mastera, wtedy to zostanie zapisane do bazy etcd w ramach klastra i powstanie, tak, już sam Kubernetes decyduje, gdzie taki pod
ma się znaleźć, tak? Więc to są tak zwane obiekty, czasami używali się te słowa zasoby, jeśli chodzi o Kubernetesa. Kolejnym konceptem, który jest konceptem tylko i wyłącznie OpenShiftowym, bądź OKD, to są tak zwane image streamy. Image streamy najlepiej wytłumaczyć na przykładzie, bo to jest dość skomplikowany koncept. One mają różne, że tak powiem, funkcje image streamy w ramach OpenShifta. My powinniśmy, jeśli chodzi o tą prezentację, traktować te image streamy jako referencje do obrazów. Tak? Generalnie mamy tutaj dwa klastry. Mamy klaster Kubernetesowy, mamy klaster OpenShiftowy, mamy jakiś image na Docker Hubie. Tak? Czyli image na przykład coś nazywa się Mailcatcher, powiedzmy, że on ma tag latest. Tak? Jak nie ma taga, to generalnie jest latest. I teraz, jeżeli chcemy wdrożyć taki image na klaster Kubernetesowy, to możemy wywołać tak zwaną komendę kubectl, tak? Czyli to jest, jeżeli używamy Kubernetesa, no to takim klientem command line'owym dla Kubernetesa jest kubectl, gdzie podajemy kubectl run nazwę image'u, tak? Znaczy nazwę aplikacji i nazwę image'u, która, że tak powiem, ma być pobrana z Docker Hub'a. I teraz to, co powstanie, to powstaną nam dwa zasoby. Powstanie nam zasób deployment, który będzie miał kontener Mailcatcher, tak? Bo ta aplikacja tak się nazywa. I powstanie nam pod, tak? Bo deployment stworzy nam poda. Mailcatcher. I to będzie tak zwana referencja bezpośrednia. I teraz problem polega na tym, jeśli chodzi o Kubernetesa, że jeżeli w ten sposób zdeklarujemy sobie deployment, to w momencie, kiedy zrestartujemy tego poda, to za każdym razem będziemy pobierać wersję latest z naszego Docker Hub'a. Tak? Jeżeli tak zadeklarujemy. Tak, jeżeli tak zadeklarujemy. Jeżeli zadeklarujemy latest, wtedy będziemy pobierać latest. Tak. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli zadeklarujemy w tym momencie, że chcemy, żeby za każdym razem pobierał image, to go pobierzemy, ale jeżeli jest skaszowany na agencie, to nie będzie pobierał. Ale jeżeli wypadnie ci node, a na danym node nie było, no to pobierzesz wersję latest. Tak? I nie zawsze chcemy mieć takie zachowanie. Tak? Oczywiście nigdy nie powinniśmy uzależniać się od latest, ale trzeba pamiętać, że jeżeli bierzemy image z zewnątrz, to tagi na imidżach to jest zwykły tekst. Nikomu nie broni, jeżeli ktoś wpisze sobie mailcatcher 1.0, nikomu, że tak powiem, nikt nie zabroni, żeby stworzyć nową wersję, która łamie API, tak, i wrzucić ją jako 1.0 nadal. My zrestartujemy sobie naszą, że tak powiem, naszego poda, albo wypadnie nam node i na drugim node pociągniemy wersję 1.0, ale już ze złamanym API. To jeszcze gorzej, bo jeżeli mamy kilka nodów i każdy czy ciągnie latest, czy ciągnie 1.0, to każdy może pociągnąć inny obraz. Tak, też tak może być, bo generalnie OpenShift i Kubernetes będzie dbał o to, że jeżeli chcemy wyskalować sobie aplikację, powiedzmy raz o 2 czy 3 instancje, to on będzie starał się, czyli ten mechanizm schedule'owy, a on tam oczywiście ma funkcje priorytetyzujące, które sprawdzają, gdzie najlepiej umieścić dany pod, ale one będą starały się, żeby one były na 2 oddzielnych nodach. Więc może dojść do takiej właśnie sytuacji, jak powiedział kolega, że na jednej będziemy mieć wersję 1.0 ze starym API, a na drugim będziemy mieć z nowym API. Tak? Więc to jest troszeczkę taki problem, jeśli chodzi o Kubernetesa. Jeśli chodzi o OpenShifta, to w OpenShift'cie jako command line'owe narzędzie używamy OC, ale co ciekawe, przez to, że OpenShift i Kubernetes to jest prawie że to samo, tak, w dużym stopniu, możemy też używać kubectl-a. I jeżeli wywołamy komendę OC new app, bo tak się na przykład tworzy aplikację w OpenShift'cie, Mailcatcher, wtedy pomiędzy image'em a naszym podem powstaje tak zwany image stream. I teraz jaka jest różnica? Otóż
powstanie nam zasób image stream z tagiem latest, ale ten image stream, oprócz tego, że będzie trzymał tag latest, to będzie trzymał unikalny hash danego imidżu. Bo każdy imidż dockerowy, jak tworzymy, dostaje unikalny hash. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica w podzie. Tutaj ten imidż ma zdeklarowany konkretny hash, zaś tutaj nie ma tego hasha. Tak? Więc teraz za każdym razem, kiedy ja będę restartował tego poda, to zawsze będę ściągał tą samą wersję. Mimo że ktoś wrzuci nową wersję z takim samym tagiem, ja i tak pobiorę tą wersję, którą tak naprawdę miałem zdeklarowaną. Bo image stream, że tak powiem, a przed tym mnie zabezpiecza. Tak? Image stream ma jeszcze dodatkową funkcję, która pozwala na triggerowanie pewnych rzeczy. Tak? Czyli jeżeli zmienia się obraz, tak, to możemy tak ustawić image stream, żeby striggerował na przykład nam deployment automatycznie, tak? Pokażę to na przykładzie później. OK. Kolejny koncept to są tak zwane projekty. W Kubernetesie, kiedy chcemy grupować sobie zasoby, pody, serwisy, nie wiem, persistent volume claimy i tak dalej, config mapy, sekrety, to wszystko grupujemy w tak zwanych namespace'ach. W OpenShift'cie jest takie coś jak projekt, to jest rozwinięcie konceptu namespace'ów, które dokłada jeszcze nam dodatkowo security, daje nam kwoty i tak dalej, tak? Między, tak, bo generalnie w Kubernetesie nie mamy takiego czegoś, jeśli chodzi o namespace'y, tak? Więc generalnie mamy takie coś jak projekty, możemy przydzielać ludzi do użytkowników do projektów, dawać im różne uprawnienia do projektu, tak, że ktoś może być tylko viewerem danego projektu, ktoś może edytować zasoby w projekcie i tak dalej, OK, więc to są takie podstawowe, tak? Oczywiście tego jest znacznie więcej, tych konceptów, ale te, które teraz, że tak powiem, poznaliśmy, pozwolą nam dalej jakby rozumieć, co się dalej dzieje, tak? OK, więc mamy teraz taką sytuację. To jest, że tak powiem, moje takie podejście. Oczywiście każdy może dowolnie do tego podchodzić. Mamy trzy projekty w ramach klastra OpenShiftowego. Mamy projekt APP, który będzie projektem tylko do budowania. Tak sobie założyłem, że tak tu będziemy mieć trzymać sobie image streamy i będziemy tutaj przeprowadzać projekt budowania i wszystkie zasoby związane z budowaniem. Następnie mamy projekt APP test, gdzie będziemy mieć wdrożenia na środowisko testowe i APP prod, gdzie będziemy mieć wdrożenia na środowisko produkcyjne, to będzie cały ten drugi deployment. Kolejną różnicą między OpenShiftem a Kubernetesem jest to, że OpenShift na dzień dobry w sobie ma image registry, tak? Czyli już w ramach OpenShifta dostajemy rejestr obrazów. Tak? W Kubernetesie musimy sami sobie o to zadbać. No i mamy oczywiście nasze repozytorium, które jest poza klastrem OpenShiftowym. OK, więc teraz zasada będzie wyglądała w ten sposób, że będziemy klonować źródła na nasze środowisko do projektu APP, w którym będzie odbywał się build, i obraz, który powstanie z procesu budowania, będzie odkładał do naszego wewnętrznego registry. Następnie z naszego registry będziemy robić pobieranie obrazu w procesie deploymentu i powstanie nam aplikacja na środowisku testowym i to samo też będzie na środowisku produkcyjnym. Tak? Czyli będziemy mieć deploy na green i deploy na blue. Teraz, jak wygląda proces budowania już w ramach samego OpenShifta? Ponownie, mamy repozytorium gitowe, mamy klaster OpenShiftowy i tak, o wewnętrznym rejestrze już wspominałem, więc należy teraz wspomnieć o projekcie OpenShift. Generalnie w ramach Kubernetesa, jak zainstalujemy sobie Kubernetesa, to mamy dodatkowe jeszcze namespace'y, jakiś default i tak, kube system i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jest w OpenShift'cie, też dostajemy już w zależności od instalacji, jaką przeprowadzamy, dostajemy już kilka zdefiniowanych projektów.
Projekt OpenShift jest bardzo istotnym projektem, dlatego że w tym projekcie umieszczamy wszystkie rzeczy, które chcemy, żeby były dostępne globalnie. Tak? Czyli to jest taka globalna przestrzeń zasobów. Czyli wszystko, co tam włożymy, jest dostępne pomiędzy projektami. Inne zasoby między projektami się nie widzą. Tak? Czyli jeżeli stworzymy sobie projekt APP, to żeby z innego projektu mieć dostęp do tych zasobów, musimy odpowiednio ustawiać uprawnienia. Generalnie, jeżeli mamy swój własny source to image albo korzystamy z gotowego, w tym wypadku powiedzmy, że korzystamy z naszego własnego source to image, musimy taki image builder wrzucić do naszego wewnętrznego registry, a następnie stworzyć image stream w projekcie OpenShift. Dzięki temu wszystkie projekty będą miały dostęp do tego obrazu, czyli będą mogły sobie ściągać, uruchamiać sobie ten obraz jako kontener i przeprowadzać proces budowania. Następnie tutaj pod spodem będę pokazywał komendy, jakie trzeba wykonać, żeby stworzyć te właśnie zasoby typu właśnie projekt APP. Tworzymy sobie projekt APP, ten projekt właśnie do budowania i wykonujemy komendę OC New Build, gdzie podajemy nazwę naszej aplikacji i w ten sposób definiujemy sobie, tu podajemy sobie Image Builder, tak? Czyli tutaj jest zdefiniowany image builder i URL do naszego repozytorium z kodem. W momencie, kiedy to wykonamy, powstaną nam w naszym projekcie z automatu dwa zasoby. Powstanie nam image stream, który będzie wskazywał na razie na nic, tak? I powstanie zasób build configuration. Build configuration to jest zasób, w którym jest zdefiniowany proces naszego budowania, tak? Czyli z jakiej strategii korzystamy. Tak? Ja powiedziałem o strategii source to image, ale są też inne strategie. Możemy mieć strategię na przykład, żeby budować z Dockerfile'a na przykład, albo na przykład jakieś customowe budowanie możemy, tak? Jeżeli chcielibyśmy korzystać z Jiba. W momencie, kiedy powstanie nam build configuration i jest dostępny ten image stream ten image builder do budowania aplikacji Java'owych, rozpoczyna się proces S2I, czyli uruchamiany jest kontener z source to image Java 11 Maven. W ramach tego image'u, tego kontenera klonowane jest źródło, tak? I rozpoczyna się proces budowania. Tak, naszej aplikacji i na koniec nasza aplikacja jest wypychana do naszego registry. I już ten image stream wskazuje na nasz image z aplikacją. OK? Jest to mniej więcej jasne? Co tu się dzieje? OK. No dobrze. I tak wygląda proces budowania, tak? Czyli w ten sposób zbudowaliśmy sobie aplikację w ramach klastra OpenShiftowego. Jeżeli wypchnęliśmy ten obraz z powrotem, ten zbudowany, to tutaj ten Mavena, on już nie będzie zawierał Mavena i nie będzie zawierał wersji kompilatora Java i tak dalej, on może być jakiś inny. Niestety, jeśli chodzi o standardowe zachowanie, będzie zawierał. Będzie zawierał. Możemy zrobić tak zwany multi-stage build, tak? Ale to jest bardziej złożona rzecz i wtedy mamy jakby dwa image. Mamy tak zwany image runtime'owy i image budujący, tak? I wtedy możemy to połączyć. Ale w celach tej prezentacji chciałem pójść jak najprościej się da. I ten, bo generalnie budowanie source to image polega na tym w najprostszym, że tak powiem, sposobie, że on w ramach tego image'u buduje aplikację, a następnie komituje ten image i wypycha do repozytorium na zewnątrz, tak? Więc tak niestety, jeżeli użyjemy standardowego podejścia, mamy źródła, możemy w procesie usunąć na przykład te źródła, gdybyśmy chcieli, możemy w sumie usunąć Mavena i możemy zmienić tam też Java, tak? Generalnie, bo to... Zostanę jako layery. Tak, jako layery niestety będą, tak? Cały czas. Ale multi-stage to taki generalny standard. Sam? Tak, tylko że to trzeba byłoby troszeczkę bardziej skomplikować. Tak? Nie chciałem za bardzo komplikować tutaj tej prezentacji.
Więc tak, tak, można zrobić multistage, można zrobić tak zwany build binarny, który ja na przykład bardzo lubię i używam, tak, gdzie tak naprawdę używam tylko runtime'owego. Czyli buduję poza i łączę, że tak powiem, runtime z artefaktem, który powstaje z budowania. I okej, okay, teraz ja mam tutaj uruchomiony swój klaster OpenShiftowy i mam wszystko będę robił skryptami, żeby nie tracić czasu. Więc uruchomimy sobie skrypt. Build application, który wykona właśnie te dwie operacje, tak? Czyli stworzy nam projekt i uruchomi nam proces budowania. Jak teraz wejdziemy sobie OC get all, to zobaczymy zasoby, które nam powstały, tak? Czyli powstał nam ten pod budujący, który właśnie się inicjuje. Mamy nasz build configuration, tak? Czyli to jest ten konfiguracja naszego budowania i mamy też tak zwany ten source to image, tak? To jest ten proces tutaj, source to image. No i mamy dwa image streamy, tak? Jeden image stream wskazuje nam na image buildera z zewnątrz i drugi image stream wskazuje na naszą aplikację. Tak? Możemy sobie podejrzeć logi z budowania. OC logs, podajemy nazwę poda. No on tam teraz, wiadomo, to jest Maven, więc on teraz musi ściągnąć pół internetu, więc my go już sobie tam zostawimy w spokoju. Mogę pokazać, że kubectl też działa, tak, czyli możemy wykonywać też za pomocą kubectla. To jest właśnie fajna rzecz, jeśli chodzi o OpenShifta, że jeżeli znacie Kubernetesa, to w dużym stopniu znacie też OpenShifta. Tak? OK. Tam się buduje. Nie będziemy przeszkadzać. Jak teraz wygląda proces deploymentu, jeśli chodzi o OpenShifta? Więc mamy taką sytuację, że mamy nasz registry, mamy obraz, który już sobie zbudowaliśmy i mamy build configuration i image stream w aplikacji app. Następnie tworzymy sobie projekt app test, tak? Czyli wykonujemy sobie app new project, app test. I to, co mówiłem wcześniej, zasoby między projektami nie widzą się, tak? Czyli nie możemy z jednego projektu korzystać w innym projekcie z zasobów z innego projektu, więc musimy wykonać komendę właśnie OC policy, add rule to user, żeby dany service account, nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, mógł pobrać sobie dany image stream danego projektu. A następnie wykonujemy sobie OC new app, gdzie jako image, który chcemy uruchomić, podajemy image stream z projektu app, app:test. Nie mamy app test, tak? To nie jest to, że mi się obsunęła ręka przy rysowaniu. Generalnie na tym właśnie polega jakby promowanie w ramach OpenShifta. To jest jeden z sposobów, bo sposobów jest wiele. Podajemy nieistniejący, tak, tak, i tworzy nam się deployment configuration. I teraz ten deployment configuration czeka sobie, tak, on jest zaczepiony do image streama, do image'u, który nie istnieje. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, o tym triggerowaniu. Jeżeli my teraz otagujemy sobie app latest jako app test, to z automatu uruchomimy deployment. Czyli tagujemy sobie komendę OC tag app latest na app test. Powstaje nam replication controller, który jest odpowiedzialny za wdrożenie i stworzenie podów, tak? Czyli w replication controllerze trzymamy informację dotyczącą ile chcemy mieć instancji i trzymamy wszystkie informacje z deployment configuration. Tak? I replication controller powołuje do życia poda, tak? Z naszą aplikacją, tak? Czyli puluje nasz już w ramach tworzenia poda pulowany jest obraz z naszego repozytorium i tworzony jest pod. I to jest skrypt już, który jest odpowiedzialny za to tworzenie. Tak? Czyli mamy właśnie tworzenie projektu, nadanie uprawnień, stworzenie deployment configuration i są jeszcze dwie dodatkowe rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, jak stworzymy sobie deployment
w ramach projektu APP Test, to powstanie nam image stream do APP Test. Oczywiście nie potrzebujemy tego image streama, bo my tak będziemy korzystać z image streama z innego projektu, dlatego go usuwam. I dodajemy jeszcze jedną fajną rzecz, czyli tak zwany readiness probe. Generalnie w ramach klastra kubernetesowego, jak powołujemy sobie do życia jakieś pody, to możemy ustawić sobie tak zwane próbkowania. Readiness probe to jest próbkowanie, które sprawdza, czy nasza aplikacja jest gotowa do użycia. Chodzi o to, że jeżeli na przykład robimy tak zwany zero downtime deployment, to w jakiś sposób Kubernetes bądź OpenShift, tak, bo to jest rzecz jakby z Kubernetesa, musi wiedzieć, kiedy aplikacja jest gotowa do użytku. Tak? Jeżeli nie ustawimy sobie próbki, to jak myślicie, co będzie tak naprawdę determinowało, że dana aplikacja jest gotowa do użytku? Skąd Kubernetes będzie wiedział, że teraz ta aplikacja jest gotowa, mogę jej użyć? Jak to się uruchomi pod? Dokładnie, jak się uruchomi pod. Czyli pod się uruchomi i Kubernetes uznaje, spoko, jest gotowa aplikacja, przełączam sieć na nią, tak, i co się wtedy dzieje? No jeżeli pod spodem mamy jakiegoś Hibernate'a czy inne historie typu Spring na przykład, tak, który potrzebuje kilka sekund, żeby wstać, no to niestety dostajemy błędy. Tak? Więc ustawiamy sobie, jeżeli na przykład korzystamy ze Springa, możemy sobie wykorzystać aktuatora, a ustawiamy sobie po prostu próbkowanie na endpoint aktuator, na przykład health, i on będzie nam próbkował naszą aplikację. W momencie, kiedy ten endpoint zwróci kod 200, no to znaczy, że aplikacja stała i żyje. OK, więc uruchommy sobie ten stworzenie aplikacji testowej. OK. I teraz tak, jak przejdziemy sobie. Muszę tutaj wyjść z tego. Nie. To jest konsola webowa. To jest jedna z bardzo fajnych rzeczy, jeśli chodzi o OpenShifta, która odróżnia też od Kubernetesa, że ma naprawdę bardzo dobrą konsolę webową. Tak, w Kubernetesie zwykle raczej mówią, żeby wyłączać tą konsolę webową, bo nie jest zbyt bezpieczna. Tutaj nie mamy tego problemu. Więc mamy nasze projekty. Mamy nasz projekt APP Test. I widzimy, że powstała nasza aplikacja APP Test, ale nic się nie dzieje. Tak? Nie mamy deploymentu żadnego, bo jeszcze nie otagowaliśmy. Tak? Czyli teraz sobie zrobimy OC tag w projekcie APP image APP latest oznacz nam APP test. I teraz widzimy, że to jest właśnie ten trigger, tak, który spowodował, że od razu deployment configuration został wywołany przez właśnie ten image stream i jest wdrażana nasza aplikacja. OK. Fajnie to wygląda. No to lecimy dalej. Teraz poruszymy temat sieci, bo to, co teraz stworzyliśmy, to stworzyliśmy poda. Ale pod w ramach OpenShifta, jak stworzymy sobie poda, nie jest dostępny ani z zewnątrz, ani wewnątrz, tak? Nic się nie może do niego dobić, tak? Standardowo ten pod może sobie wyjść na zewnątrz, tak? Czyli może sobie odpytywać internet, ale ani żadne pody, które są nawet w ramach tego samego projektu, ani użytkowniki z zewnątrz nie mogą się dobić do niego, tak? I teraz to jest właśnie taki pod. Żeby teraz udostępnić ten pod dla innych podów w ramach naszego klastra OpenShiftowego, musimy stworzyć tak zwany serwis. Jak stworzymy serwis, to za pomocą tego serwisu jesteśmy w stanie dobić się do tego poda. Nie wiem, jak to się odmienia. Ciekawą rzeczą, jeśli chodzi o serwis, jest to, że jeżeli będziemy mieć trzy instancje naszej aplikacji i postawimy sobie serwis, to odpytując się po nazwie serwisu, tak, czyli nie używamy nazwy poda, tylko używamy nazwy serwisu, będziemy mieć round robin zrobiony. Czyli to jest bardzo fajna rzecz, bo serwisy załatwiają nam serwis discovery, czyli nie potrzebujemy w ramach Kubernetesa czy OpenShifta żadnych eurek czy innych historii. Tak? Po prostu po nazwie serwisu jesteśmy w stanie znaleźć aplikację, nieważne w którym miejscu, w którym nodzie ona, na którym nodzie jest postawiona. Tak?
Okej, więc serwisy załatwiają nam komunikację wewnętrzną, czyli w ramach klastra OpenShiftowego, ale co teraz z użytkownikiem, który chce się dobić z naszej aplikacji, tak? Który chciałby zobaczyć, jak ta aplikacja działa. I tutaj jest rzecz, która jest stricte, że tak powiem, OpenShiftowa. Możemy stworzyć tak zwaną rutę, czyli przez komendę ocexpose na serwisie, tak? Wystawiamy sobie rutę na zewnątrz. Więc wystawmy sobie naszą usługę. Czyli robimy ocexpose deployment configuration app test na porcie 8080, tak? Czyli teraz wystawiliśmy sobie serwis, widzimy, że teraz pojawił się nam serwis pod spodem, tak? Czyli po tej nazwie teraz app test możemy się dobijać do naszej aplikacji. Czyli jak stworzymy sobie kolejnego poda z naszą aplikacją, to na przykład wywołując HTTP app test na porcie 8080, wywołamy końcówkę jakąś restową na danej usłudze. A teraz wystawimy sobie to na zewnątrz, czyli robimy ocexpose, tym razem na serwisie app test i mamy, tutaj widzicie, pojawił się URL. I wystarczy, że teraz klikniemy sobie w ten URL i mamy dostęp do naszej aplikacji. I to jest ta rzecz, która też wyróżnia Kubernetesa od OpenShifta, tak? Bo w Kubernetesie musimy robić jakieś ingresy i jakieś sztuki z load balancerami. Tutaj jakby już mamy to out of the box, tak? Dane, że tak powiem, dodany routing. OK. To idziemy dalej. Wdrażamy teraz na produkcję. Wdrażanie na produkcję wygląda tak samo jak wdrażanie na testa, tak? Nie różni się niczym, tylko po prostu musimy zdublować, tak? Czyli jeszcze raz musimy stworzyć sobie, tworzymy sobie app prod, no i tworzymy sobie, oczywiście nadajemy uprawnienia, żeby móc pobierać sobie image z projektu app. No i oczywiście tworzymy sobie dwa deployment configuration, tworzymy sobie serwisy do tych deployment configuration i tworzymy sobie routy na zewnątrz, tak, żeby to wszystko zagłumało. Ja to teraz zrobię jednym skryptem. Uruchomię create app prod. OK. Teraz jak wejdziemy sobie do projektu, to zobaczymy, że mamy dwie aplikacje, tak? Czyli app blue i app green i mamy dwie ruty, tak? Stworzone i są serwisy potworzone i wszystko gra. Oczywiście nie ma deploymentów, tak? Musimy, żeby zdeployować naszą aplikację, musimy znowu jeszcze raz odpowiednio otagować. Ja już tym razem skorzystam ze skryptu. Run application on production, tak, i widzimy, że już idą nasze deploymenty, tak? OK. To teraz porozmawiamy sobie, no bo tak, mamy już zrobiony deployment na produkcję, jak teraz zrobić blue-green deployment, tak? Czy są jakieś mechanizmy, które nam pomogą w rozrzucaniu ruchu pomiędzy serwisami? Mamy taką sytuację. Mamy dwa pody. Mamy green i mamy blue i mamy serwisy. Tworzymy sobie rutę, tak? Czyli dajemy sobie ocexpose service app green, tak? Na green na przykład wystawiamy. Powinniśmy w sumie na blue to powinno być, no ale już mniejsza większość. No i wszystkie requesty wchodzące w tą rutę dochodzą do naszego serwisu i do naszej aplikacji. W OpenShiftie jest mechanizm tak zwanego splitowania ruchu, tak? Czyli możemy za pomocą OCSet root backends powiedzieć, że masz mi rozrzucić ruch pomiędzy dwoma serwisami i powiedzieć mu, że na green ma pójść 70%, a na blue ma pójść 30% ruchu. Tak? Dzięki temu możemy osiągnąć nie tylko blue-green deployment, ale jak jeszcze możemy deployment osiągnąć? Canary deployment, dokładnie. Możemy też canary deployment w łatwy sposób osiągnąć. Tak? No i tak wygląda ta komenda. Przy okazji stworzymy sobie rutę taką produkcyjną, czyli
Chodzi o to, że musimy, bo tutaj mamy teraz dane, w naszym projekcie mamy dwie ruty. Mamy rutę na bezpośrednio na niebieski i mamy bezpośrednią rutę na zielony. Stworzymy sobie jeszcze jedną rutę, tak zwaną rutę produkcyjną. Czyli tą rutę produkcyjną będziemy wystawiać sobie na zewnątrz, na świat zewnętrzny, a rutę zieloną i niebieską będziemy trzymać sobie do celów testów wewnętrznych. Tak? Czyli tworzymy sobie expose production. OK. I teraz jak zobaczymy, to jest mała rozdzielczość, ale spójrzmy. Ta ruta się zmieniła, bo wcześniej ta ruta to była green, tak? Teraz widzimy, że jest ruta prod. I jak zejdziemy sobie niżej, to zobaczymy, że mamy dwie ruty do danej aplikacji. Mamy rutę, czyli do danego serwisu. Mamy rutę prod i mamy blue. I jest pokazane, że tak naprawdę na blue idzie 100% ruchu. Tak? Czyli na nas serwis blue idzie z tej ruty, idzie 100% ruchu. Zaś w greenie zobaczymy, green jest w ogóle wyłączony, tak na razie. Mamy, że na blue jest 100%, a na green jest 0%. Tak? Czyli jak teraz uderzymy sobie w rutę naszą produkcyjną, zobaczymy, że cały czas jakby uderzamy do blue, tak? Fajna rzecz, jeśli chodzi o zarządzanie rutami, jak wybierzemy sobie tą naszą rutę produkcyjną, to tutaj zobaczymy właśnie to rozrzucenie ruchu i możemy sobie przeedytować tą rutę i widzimy, że możemy sobie spokojnie takim suwaczkiem zmieniać, ile ruchu na który serwis ma przechodzić. Tak? Możemy trzy serwisy też złączyć, tak? Możemy wiele serwisów naraz mieć podłączonych. OK. I to były te mechanizmy, które pozwalają nam na stworzenie takiego, powiedzmy, CI/CD, ale tylko za pomocą zasobów OpenShiftowych. Tak? Bo na dobrą sprawę wystarczyłoby napisać ze 2-3 skrypty i moglibyśmy, używając tych komend, tak, mieć budowanie, deploy na test, deploy na green, przełączanie ruchu między green a blue, tak? Deploy na blue i przełączanie ruchu na blue, tak? I mechanizm właśnie tych image streamów i tagowanie, tak? Czyli po prostu przez tagowanie, jak promujemy sobie image, no to na dobrą sprawę moglibyśmy zrobić to bez Jenkinsa, tak? Pytanie, czy są jakieś hooki, które mogą wywołać nasze skrypty przy jakimś zdarzeniu? Tak, tak. Generalnie są hooki, na przykład na build configuration możesz mieć hook z swojego repozytorium gitowego, tak? Czyli jak zrobisz commita, to on ci wywoła twoje budowanie. No i wtedy, jak już masz, jak budujesz, tak, no to już wtedy możesz mieć hooki na koniec deploymentu, początek deploymentu, koniec budowania, początek budowania, więc generalnie możesz sobie tam powciskać skrypty do tych wszystkich build configuration, deployment configuration i generalnie mieć zrobione takie... Stworzyć maszynę Rubel Goldberga. Dokładnie tak. Tylko mi się takie podejście tak średnio podoba, z tego względu, że wtedy jest to wszystko takie troszeczkę rozmazane, tak? Część skryptów jest tu, część tu, więc... Więc przejdziemy teraz do Jenkinsa, bo generalnie jeśli chodzi o CI/CD i OKD, bo taki jest temat w ogóle tego, to OKD daje duże wsparcie, jeśli chodzi o Jenkinsa i w ogóle jest CI/CD jest taki jak taki first citizen, jeśli chodzi o OpenShifta. Teraz w jaki sposób instaluje się Jenkinsa na OpenShifcie? Otóż Jenkins na OpenShifcie jest już. Oczywiście on jest nieuruchomiony nigdzie, po prostu mamy do niego image stream. Mamy dwa image streamy, mamy image stream ephemeral i mamy image stream persistent, tak, różnią się tym, że jeden jest po prostu efemeryczny, czyli jak generalnie zrestartujemy go, to on nie wie w ogóle kim jest i co przed chwileczką robił. No i mamy persistent, który generalnie ma jakiś stan, który przetrwa restart, tak. Możemy zainstalować, używając właśnie CLI-a przez OC New App, na przykład Jenkins Persistent, wywołując tą komendę, stawiamy sobie po prostu Jenkinsa,
który już jest, że tak powiem, zintegrowany z naszym OpenShiftem i ma powygrywane odpowiednie pluginy. Bądź możemy wykorzystać konsolę webową. To jest akurat z czwórki, bo ja robiłem wcześniej prezentację tą na OpenShifcie czwartym, ale w trójce nie różni się to jakoś za bardzo. Też możemy po prostu wejść sobie do katalogu usług, tak, i po prostu wybrać sobie, kliknąć sobie na tą ikonkę i automatycznie postawić sobie Jenkinsa w ramach naszego klastra OpenShiftowego. I teraz, jak działa w ogóle Jenkins na OpenShiftie? Załóżmy, że stworzyliśmy sobie projekt CI/CD i w ramach tego projektu wykonaliśmy tą komendę, która postawi nam Jenkinsa. I teraz, jeśli chodzi o Jenkinsa i w ogóle CI/CD, to jest taki specjalny build configuration, którego strategią, jako typ strategii jest tak zwany Jenkins Pipeline. I jeżeli stworzymy sobie taki zasób, to możemy albo tutaj podać, tutaj jest sekcja Jenkins File, możemy zdefiniować sobie naszego pipeline'a, bądź możemy dać, że tak powiem, że ten Jenkins Files jest gdzieś na gicie, bądź w ramach projektu, tak jakby to nie ma z tym problemu. Ja tutaj w celach, że tak powiem, prezentacyjnych umieszczał będę skrypty Jenkins Pipeline w ramach build configuration, tak? Czyli to jest taki najprostszy, że tak powiem, Jenkins Pipeline, jaki możemy, bo generalnie Jenkins Pipeline, nie wiem, kto w ogóle używa Jenkins Pipeline? Okej, not too much. Generalnie Jenkins Pipeline to są skrypty Groovy'owe, tak? Czyli po prostu piszemy sobie w Groovy'im, jak będzie wyglądały nasze, powiedzmy, poszczególne etapy budowania. Ja za chwileczkę to wszystko wytłumaczę. Więc jeżeli teraz stworzymy sobie taki zasób w ramach naszego projektu CI/CD, czyli powstanie taki build configuration, to on w pewien sposób skomunikuje się z tym, może komunikuje to może źle powiedziane. Jenkins będzie świadomy istnienia takiego czegoś, że powstało taki zasób, tak? Czyli ten Jenkins, on będzie świadomy tego, że takie coś powstało. I czym się to objawia? Ano tym, że jak robimy sobie OC start build app pipeline, tak? Czyli to jest ten nasz zasób, wywołamy, to po prostu on go uruchomi. Tak? Czyli on weźmie ten zawartość tego, tutaj, tego Jenkins file'a i to uruchomi jako skrypt. Tak? To jest taki najprostszy z najprostszych skryptów, jeśli chodzi o pipeline'y, tak? Po prostu zwykłe echo z jakimś hello world, tak? Oczywiście pipeline'y to nie jest tylko takie proste skrypty, tam jest cała jakby konwencja tworzenia tych pipeline'ów, więc pipeline najczęściej będziemy dzielić sobie na stage, tak, czy jakieś kroki. I to wygląda w ten sposób, że tworzymy sobie na przykład stage build, tak, i wywołujemy sobie echo build, stage deploy, echo deploy, tak. Jeżeli teraz to umieścimy sobie w tym skrypcie Jenkins file'owym, tak, no to wtedy to wygląda w ten sposób, tak, czyli tworzy nam się taki ładny UI, gdzie widzimy poszczególne stage'e i widzimy output, tak. Więc tak mniej więcej pokrótce, tak, no bo żeby wytłumaczyć cały Jenkins Pipeline, to troszeczkę czasu musiałbym na to poświęcić, ale mniej więcej jest zrozumiało, co tu się mniej więcej dzieje, tak? Czy ktoś ma jakieś, że tak powiem, nie rozumie, co tu się... Wszystko okej? Okej, let's move on. I teraz tak, mieliśmy stage'e, to dodatkowo jeszcze są tak zwane nody. Działa to w ten sposób, że jeżeli wykonamy sobie coś tak jak uruchomiliśmy sobie te stage wcześniej, to te kroki zostaną wykonane przez tego poda Jenkins. To on w środku wykona te operacje. Ale jak zdefiniujemy sobie jakiegoś noda i określimy go na przykład slave'em, tak, i w Jenkinsie będziemy mieć zdefiniowane, czym jest ten slave, to uruchamiając takiego builda, stworzy nam się pod, który uruchomi nam te zadania, tak? Czyli to jest właśnie taki master slave. Bo zwykle jak mamy gdzieś Jenkinsa na zewnątrz, to raczej nie robimy w ten sposób, że to Jenkins wykonuje bezpośrednio sam te operacje, tylko deleguje te zadania
do jakichś swoich agentów zewnętrznych, tak? Bo jakbyśmy wykonywali wszystko w Jenkinsie, no to wiadomo, że ten UI by tam po prostu klęknął, tak? Ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy w środowisku właśnie OpenShiftowym, Kubernetesowym, możemy skorzystać z tej dynamiki, tak? Gdzie tak naprawdę za każdym razem, kiedy będziemy wykonywać jakieś operacje na Jenkinsie, możemy je delegować do różnych podów, tak? Czyli możemy wydelegować na przykład jakieś zadanie budowania, żeby było wykonane w jakimś oddzielnym podzie. I możemy oczywiście w ramach danego skryptu mieć wywołania różnych podów. Czyli możemy na przykład, nie wiem, wywołać sobie poda, który będzie budował, później, znaczy, przepraszam, nie różne pody, znaczy pody też, ale też możemy i kontenery. Generalnie możemy stworzyć sobie pipeline'a, który wywoła, nie wiem, poda z kilkoma kontenerami w środku, które będą wykonywać każdy stage, tak? Mamy dużą dowolność, jeśli chodzi o sposób, w jaki sposób to jest wywołane i jakie środowiska są wykorzystywane do budowania. Więc taki najprostszy sposób na przykład, żeby budować, tak? Bo te pody, które są tworzone, one w założeniu, tak, mają zainstalowanego klienta OC pod spodem. Czyli możemy wykonywać skrypty sobie, tak? Czyli komendą sh podajemy nazwę skryptu, która ma być wykonana w ramach danego poda. Tak? Czyli możemy dać sobie, że build będzie wyglądał przez OC start build app, tak? Zaś deployment OC tag, tak? Czyli te wszystkie komendy, które wykonywałem w skrypcie, mogę sobie teraz umieszczać i uruchamiać w danych podach. Tak? Czyli będzie to wyglądało w ten sposób, że jak ta komenda stworzy nam poda budującego, zaś te komendy stworzą nam proces budowania. I teraz najczęściej, jak oglądam jakieś projekty kubernetesowe w ramach jakichś konsultacji, to właśnie widzę taki sposób podejścia, tylko że zamiast OC jest kubectl. Tylko że to jest problematyczne niestety. Dlatego że wszystkie komendy, czy komendy OC, czy kubectl, to są komendy tak zwane fire and forget, czyli uruchamiamy komendę OC, na przykład start build, i mamy zwrócone sterowanie, a build idzie pod spodem. Tak samo deployment. Możemy wykonać OC rollout, żeby nam się przekręcił na przykład dany pod, dana aplikacja, ale na dobrą sprawę wykonujemy tylko komendę. Ale czy to się przekręciło naprawdę? Czy ten pod się naprawdę wdrożył? No to już niestety nie jesteśmy w stanie zweryfikować, tak? Trzeba, ludzie, którzy mają trochę pojęcia o Kubernetesie, no to robią jakieś skrypty, piszą, tak? Czyli pobierają jakieś zasoby, porównują jakieś rzeczy, tak? Ale to wszystko bazuje na skryptkach w kubectl, coś tam, kubectl, pobierz mi to, bierzemy sobie JSON-a, patrzymy w elementy JSON-a, próbujemy coś porównać i tak dalej, tak? Czy jest jeszcze plugin na ten shiftowy, to ten startuje pod spodem robi to samo, tylko że pewnie, że drugi obraz. No i popsułeś prezentację. To koniec. Dokładnie tak. Jest takie coś jak OpenShift Jenkins Pipeline DSL plugin. On może nie jest idealnym pluginem, mam dużo zastrzeżeń co do tego pluginu, ale już pozwala troszeczkę lepiej działać, tak? I te operacje, bo jak ja na przykład widzę, jak często ludzie mają, że jak robią deployment, to robią jakieś sedy na zasobach, podmieniają jakieś rzeczy, a później wdrażają te resursy, no to nie wygląda dobrze, tak? Więc taki plugin rozwiązuje trochę problemów, dostarcza nowych, ale większość rozwiązuje, jest ok. Więc jak teraz działa taki ten plugin? Więc załóżmy, że mamy nasz build configuration i teraz będę pokazywał kod do właśnie automatyzacji tego całego procesu. I tu będzie dużo takiego kodu groove'owego i tak, zacznijmy po prostu. Więc generalnie mamy definicję naszego zasobu, tak? Czyli jak powiedziałem, strategia jest Jenkins pipeline, mamy ten Jenkins file i tutaj już definiujemy sobie, co się ma dziać, tak? Czyli mówimy, że na node standardowym to wykonujemy, czyli jeżeli nie ma node'a, w sensie nie ma żadnej definicji, to znaczy, że to będzie wykonywane przez tego Jenkinsa. Ale w środowisku OpenShiftowym nie ma to znaczenia. I teraz tak, budowanie.
Generalnie jak mamy zainstalowany ten plugin, to tworzona jest taka zmienna globalna dla nas. Ona jest zmienną globalną w ramach całego naszego procesu pipeline'owego. I trzeba bardzo o tym, bardzo uważać na to. Bo jeżeli kiedykolwiek będziemy robić jakieś współbieżne rzeczy w pipeline'ach, to miejmy z tyłu głowy, że to jest zmienna globalna, w której my będziemy zmieniać stan po drodze. Więc trzeba uważać i wiedzieć tak naprawdę o tym, że to jest ta zmienna OpenShift, to jest obiekt typu OpenShift DSL i on jest globalny. Tak? Więc jak robimy coś współbieżnie, pamiętajmy o tym naprawdę, bo można sobie zrobić krzywdę. Więc mamy taką zmienną globalną OpenShift, gdzie podajemy metodę with cluster, czyli mówimy, że to jest ten nasz cluster. Możemy oczywiście odwoływać się do innych klastrów OpenShiftowych, ale generalnie mówimy, że działamy na tym klastrze, na którym jesteśmy zainstalowani. Następnie mówimy with project, czyli mówimy, że jesteśmy w tym projekcie. I to jest właśnie te dwie metody zmieniają nam stan tego obiektu globalnego. Tak? Czyli teraz w tym miejscu, w tym closure już, ten obiekt już ma odpowiedni stan ustawiony. Tak? I teraz tak. Dodatkowo ten obiekt OpenShift, on ma generalnie wszystko, więc to mi się trochę nie podoba w tym obiekcie, od razu powiem. Ma tak zwanego selektora. Za pomocą selektora możemy wskazywać typ obiektu i nazwę obiektu. W naszym wypadku, jak chcemy rozpocząć build, no to mówimy, że chcemy BC, bo to jest skrót od build configuration, tak? Możemy pełną nazwę dać build configuration albo dać BC i nazywa się app, tak? Jesteśmy w projekcie app, build configuration z app. I mówimy build start build. Tutaj dodajmy jeszcze tak zwaną zmienną incremental. Jak ktoś będzie ciekawy, to po prezentacji mogę wytłumaczyć, o co chodzi z budowaniami inkrementacyjnymi, bo one są bardzo ciekawe. Więc generalnie w tym momencie mamy uchwyt do naszego builda. I to jest błąd. Zapomniałem go poprawić. Nie powinno być, bo jak mamy już uchwyt do builda, to możemy zrobić tak naprawdę wait, to powinno być watch, tak naprawdę watch, build watch, nie until each, ale until each zadziała, tylko że until each jest po co innego, a czystszej powinno być watch, czyli powinniśmy obserwować teraz, czyli z tej pętli, tej watch, wyjdziemy, kiedy ten warunek będzie spełniony, tak? It to jest nasz build, tak? Metoda object na buildzie zwraca nam zasób, czyli zwraca nam tak naprawdę nasz zasób, definicję zasobu, jako hash mapę, bo wszystko w etcd trzymane jest jako, generalnie możemy to wyciągnąć jako JSON albo YAML, tak? A metoda object bierze nam tego JSONa i zwraca nam po prostu, no to jest Groovy, tak? Zwraca nam po prostu hash mapę, tak? Bo generalnie te wszystkie JSONy, nie wiem jak z YAMLami jest, ale JSONy są trzymane jako hash mapy, tak? I teraz możemy po tym obiekcie, jak już mamy go jako JSONa, bo zobaczmy sobie teraz, jak wygląda taki zasób właśnie build configuration. Przełączymy się do projektu app. OCGET build configuration minus o na przykład. Ja dam YAML. Tak, to on tak wygląda. Więc zgodnie z tutaj wskazaniami musimy wejść do sekcji status, tak, bo już po tym object już poruszamy się po prostu po tym obiekcie, tak? Czyli musimy wejść sobie do status i phase completed, tak? Powinien być. Tak? Czyli jak będzie status i będzie miał fazę zakończony, to uznajemy, że build jest zakończony, tak? Czyli to nie jest już takie fire forget, tylko faktycznie czekamy, aż cały proces budowania się skończy i będzie zaznaczony jako complete, ok? Mogę mieć pytanie, build configuration startuje coś jeszcze, jakiś inny obiekt, czy tworzy się następne obiekty, czy będzie update'owany linia piąta, build config, linia szósta, to jest coś wystartowanego z build config, czy to jest inny obiekt? Tutaj ten start build? Tak. Build to już jest, przepraszam, bo ja pokazałem wam build configuration, przepraszam, dobrze, dobra uwaga, bo ja pokazałem wam build configuration, a powinienem wam pokazać builda, tak, bo generalnie jak wystartujemy builda, to stworzony jest proces build i ten zasób powinniśmy podglądać, dobra uwaga.
Więc, ale generalnie zasada jest ta sama. Tak, zasada jest ta sama. Faktycznie powstaje nowy typ zasobu, powstaje build i build sobie obserwujemy, a nie build config, co ma sens, tak? Bo build config ma, zawiera tylko informacje, jak ma wyglądać build, a nie sam proces jakby już uruchomiony. OK. I teraz tak, to co pokazałem, ten skrypcik, to jest skrypt, który zadziała nam na OpenShift 3 i 4. W OpenShift 3, jak mieliśmy wgrany, czyli w tym, co teraz tutaj mam, dodatkowo z pluginem dochodzą wbudowane funkcje globalne, metody globalne, które tak naprawdę robią to samo, co tam. Mamy OpenShift build, tak? I możemy po prostu uruchomić sobie metodę OpenShift build, gdzie podajemy nazwę build configuration i namespace, czyli projekt, tak? I voilà. Nie wiem dlaczego i komu to przeszkadzało, żeby wyrzucić to. Znaczy ja wiem dlaczego to wyrzucili. Dlatego, że plugin jest oparty o command line'a, OC. Zaś ten plugin, te elementy, te funkcje globalne są oparte o API restowe. A API restowe zmieniły się w czwórce. No i automatycznie rozsypał się cały plugin. Więc nie wiem, z tego co widziałem, to oni napisali, że to jest deprecated, ale czy zrobią coś z tym, żeby to nie było deprecated? Powiem szczerze, że wolałbym napisać tak, niż tak. Ale jeżeli build was przestraszył, to deployment w ogóle spowoduje, że pouciekacie. Bo generalnie mamy to samo. With cluster, ten with cluster możemy się już pozbyć, bo generalnie już mamy ustawioną. Możemy ten with cluster na samym górze tak naprawdę pipeline'a ustawić, jeżeli wszystko robimy w ramach tego samego klastera OpenShiftowego. With project oczywiście musimy zmienić, bo musimy zmienić projekt. Tak? Teraz jesteśmy w projekcie test, bo w projekcie test budujemy. No i tu się zaczynają no, bardziej skomplikowane rzeczy, tak? Czyli znowu potrzebujemy DC, czyli Deployment Configuration. I teraz musimy śledzić, tak, kiedy tak naprawdę aplikacja będzie wdrożona. Czyli potrzebujemy złapać Replication Controller. W Deployment Configuration mamy spisane, ile chcemy mieć instancji. A w Replication Controller on aktualizuje sobie za każdym razem, jak pod wstanie. Tak? Czyli on cały czas aktualizuje sobie status. I później porównać, ile instancji chcieliśmy, deployment configuration, kontra informacja z replication controller, ile jest. Jak to jest równe, to jest success. Nie będziemy teraz, ze względu na czas, nie będziemy przebiegać przez to. Ja wrzucę te skrypty na repozytorium. Będziecie mogli sobie to poprzeglądać, sobie uruchomić, bo też mam zamiar opisać, jak uruchomić sobie klaster OpenShiftowy i jak wdrożyć te wszystkie skrypty. Ale mniej więcej tutaj już widzimy to watch, tak, jest zastosowane, to już poprawiłem. Tak, więc tak wygląda deployment. W trójce wyglądało to tak. To była też jedna linijka, tak, OpenShift deploy, więc jak używacie trójki, to używajcie tego sobie, tak. Chyba, że chcecie, macie w planach migrację z trójki na czwórkę, no to lepiej tam używać. Ale fajną rzeczą jest to, w ramach pipeline'u to jest Groovy, tak? Więc generalnie możemy stworzyć sobie metodę deploy, tak? I wyekstraktować sobie ten deployment na zewnątrz i generalnie możemy sobie zdefiniować to jako globalna w ogóle metoda w ramach pipeline'a, tak? Następnie mamy ten krok testing, czyli tutaj mamy po prostu zwykły input, to jest po prostu zatrzymanie, tak? Zatrzymamy się w tym miejscu i poczekamy na reakcję użytkownika. Tak? Na przykład, że tester powie, że jest OK i on będzie mógł pchnąć ten pipeline dalej. Tak? A wygląda to w ten sposób, że jak mamy właśnie build, deploy to test, później mamy proces manualnego testowania i tutaj można po prostu, jest pauza i ktoś może kliknąć tą pauzę i, że tak powiem, albo to zabordować, tak? Powiedzieć, że OK, nie idziemy na dalszej fazy, tak? Nie idziemy na produkcję, albo idziemy na produkcję. No i mamy tutaj teraz deployment to green, czyli to jest zwykły deployment, tylko po prostu dajemy sobie OpenShift tag, czyli to jest to właśnie tagowanie, no i musimy zrobić wyskalowanie, tak? Czyli wybieramy sobie deployment configuration i używamy metody scale, tak, gdzie podajemy, ile ma mieć replik, tak, bo green jest wyłączony, tak, bo zasada blue-green deployment polega na tym, że jak green jest niepotrzebny, to go trzymamy wyłączonego, włączamy go wtedy, kiedy jest nam potrzebny, tak? Internal testing, no to jest wiadomo input, czyli pauza.
Switching to green. No tutaj, tak jak mówiłem, trzeba znać jakby, jak zbudowany jest ruta. Nie będę tego mawiał, bo tak jak mówię, straciliśmy dużo czasu, nie chcę was zbyt długo trzymać. Generalnie to jest metoda, którą też możemy sobie wyekstraktować. Ja polecałbym wykorzystywać nie w ten sposób. Tutaj w ten sposób pokazałem, że żeby zrobić to tak czysto pipeline'owo, w sensie z tym plugin, skorzystać z mechanizmu pluginu, ale lepiej jest w tym wypadku zrobić po prostu przez wywołanie skryptu OC set root, bo to jest fire and forget, tak? Ale to jest instant, to jest od razu przełącza nam ruch, więc nie musimy na nic czekać. Nie musimy czekać i sprawdzać, czy faktycznie ten ruch został przełączony, czy nie. On po prostu przełączy nam ten ruch, tak? Albo zwróci nam błąd, że nie może przywrócić, ale to automatycznie wysypie nam pipeline'a i też jest fajnie. Bo chociaż wiemy, że coś nie zadziałało, tak? Oczywiście możemy sobie to switch traffic wyrzucić na zewnątrz i używać już jakoś takiej tej metody właśnie switch traffic. Input message na testowanie greenu, deploy blue, switch traffic to blue, tak, czyli już powiedzmy mamy ten. No i generalnie uruchommy to i zobaczmy, tak, jak to w ogóle działa. Zanim to zrobimy, ja muszę jeszcze uruchomić skrypt setup Jenkins, tak, czyli musimy setupować odpowiednio Jenkinsa. Setupowanie Jenkinsa polega na tym, że musimy nadać uprawnienia, czyli z projektu Jenkins, żeby ten projekt Jenkins mógł zarządzać zasobami w projekcie test, app test, app, app test, app i app pro, muszę zmienić te nazwy. Więc generalnie daje mu uprawnienia. I jeszcze jedna taka brzydka rzecz. Musimy wyłączyć triggery. Chodzi o to, że jak zbudujemy obraz i mamy nasz, jak jest ten obraz zbudowany i jest deployment, znaczy jak zbudujemy obraz naszej aplikacji i image stream zobaczy, że jest obraz naszej aplikacji, to będzie próbował go zdeployować, tak? A my teraz tak nie chcemy, bo my chcemy, żeby to Jenkins przejął całą tą, że tak powiem, rolę, jeśli chodzi o wdrażanie i w którym momencie mam wdrażać. Więc trzeba wyłączyć triggery. Nie będę tłumaczył, co tu się dzieje, ale generalnie ten skrypt wyłączy nam triggery, tak? Czyli po prostu spowoduje, że to Jenkins będzie decydował, kiedy jest tak naprawdę deployment, a nie mechanizmy wewnętrzne OpenShift, tak? Dobra. Przejdźmy sobie do greeting service. To jest chyba pipeline. Tutaj mamy zdefiniowanego tego pipeline'a. Żeby go wdrożyć, używamy OC apply minus F app. Tak? Czyli stworzyliśmy sobie teraz zasób typu, czyli ten cały pipeline, który pokazywałem, który opisywałem, został wrzucony do naszego projektu. Wejdziemy sobie teraz do projektu CI/CD. Wejdziemy sobie do buildów. A. Tam jest jeden problem. CI/CD, przepraszam. OK. Pipelines, przepraszam. Pipelines, bo tutaj mamy w buildach, mamy zwykłe buildy i mamy pipeline'y, tak? Czyli wchodzimy sobie do pipeline'u, widzimy, że nasz pipeline jest zdefiniowany. I teraz tak, żeby zademonstrować to, to zrobimy sobie takie małe doświadczenie. CD watch. Damy sobie. Zobaczymy, jak to zadziała na tej rozdzielczości. Zróbmy tak pół na pół. S3. OK. To, co widzimy, to jest odpytywanie końcówek. Czyli mamy odpytywanie, to jest testowa, tak, test, to jest green, to jest 404 zwrócona z tego. Tak. Generalnie jest wyłączona, więc jakby nic nie zwraca. To nawet nie jeszcze, to jest 500 tak naprawdę. Tu jest nasz prod, tak, czyli to jest blue, przepraszam, a to jest produkcyjny, tak, czyli produkcyjny wskazuje na blue, okej? Okay? Teraz będziemy uruchamiać sobie naszego pipeline'a.
Nie wiem, czy coś będzie widać. No, jakoś się postaramy to ogarnąć. No dobrze, czyli jak mamy naszego pipeline'a, to robimy sobie teraz start pipeline. Jak się przełączymy jeszcze na tutaj, to jest nasz Jenkins, tak wejdziemy sobie do Jenkinsa, zalogujemy się naszymi credentialami, z open shifta, to zobaczymy, że jest nasz tutaj projekt CI/CD i jest nasz pipeline. Tak, jest uruchomione budowanie. Przełączmy się na Blue Ocean, który jest taki fajniejszy, jeśli chodzi o zarządzanie pipeline'ami. OK. I tu widzimy, że nasz proces sobie idzie. Okay. Czyli teraz mamy proces, uruchomiony proces budowania. O kurczę, dałem ciała. Przepraszam. Zawsze o tym zapominam. Zastopujmy to. Bo musimy jakąś zmianę wprowadzić w projekcie, bo generalnie nic nie zauważymy. Wejdźmy sobie do źródeł. Przeedytujmy sobie kontroler. OK, hello. Dobra, nie będziemy nic wymyślać. Look. Oczywiście dobry komentarz jest podstawą. OK. Dobra. To teraz jeszcze raz. Więc uruchamy nasz pipeline. Czyli widzicie, mogę uruchomić to z Jenkinsa, mogę to uruchomić sobie z OpenShift'a, tak? Czyli tutaj widzę, że to był zastopowany. To jest widok na OpenShift'cie. Czyli widzimy, że OpenShift ma właśnie takie fajne wsparcie, jeśli chodzi o pipeline, tak? Czyli możemy tutaj z poziomu jednego widoku budować, wdrażać, zarządzać wszystkim i mieć, że tak powiem, też cały, jakby tworzyć sobie pipeliny. Jest to, dlatego mi się tak naprawdę podoba, bo ja teraz pracuję dużo z Kubernetesem i powiem szczerze, że brakuje mi bardzo OpenShift'a momentami. OK, czyli tak, build się skończył. I teraz jest deployment to test, czyli wdrażamy naszą aplikację na środowisko testowe. Czy są teraz pytania jakieś może? Bo teraz już jakby na tym będziemy powoli kończyć, w sensie tu przejdziemy sobie ten. A dlaczego nic się nie zmieniło? Hello everyone. Jest, jest. A, przepraszam, no tak, bo on tam musiał poczekać, aż faktycznie się to... Okej. Okay. Ja mam pytanie. Mhm. Czy w ramach, jeśli uruchomimy tego Jenkins Layla jako pod, czy pod może uruchamiać następne pody? Tak. Chodzi o przymiar test containers. Generalnie on może uruchamiać kolejne pody i nawet tak się stanie. Nawet tak się stanie, dlatego że jak użyjesz, wpiszesz sobie node slave i wyłożysz build configuration typu source to image, to on tak naprawdę stworzy poda z boku, którym będzie budował sobie, on nie uruchomi go w środku, w tym kontenerze, tak, ale uruchomi go z boku. Tak? Czyli powstanie pod slave, który tak naprawdę wywoła build configuration, który powoła jeszcze kolejnego poda, w którym będzie robiony build. Więc nie warto, dlatego ja nie użyłem na przykład tego, specjalnie tego nawiasu, gdzie definiowałem sobie nazwę slave'a w ramach właśnie jak robię budowanie source to image, właśnie z tego względu, bo wiem, że to zostanie i tak oddelegowane do poda, więc nie ma sensu tworzyć poda, który oddeleguje robotę, bo ten slave będzie tylko monitorował, że tak powiem, czy zadanie jest robione, czy nie. Czekajcie, tylko kopnę to zadanie dalej. Czyli dajemy sobie should deploy as green, tak? Jakieś pytanie było? Zapytać, czy właśnie manual testing nie trzeba kliknąć. Trzeba kliknąć, tak, trzeba kliknąć. OK, więc teraz robimy deployment na green, czyli on generalnie podniesie nam green, a następnie, i zobaczcie, powstał green, oczywiście on ma jeszcze stary,
starą końcówkę. Nas to nie boli, bo my jeszcze green nie wypchnęliśmy na zewnątrz, więc generalnie powstał stary i teraz będzie podmieniany na nowy, tak? Więc mamy już podmieniony i widzimy, że wstał nam green, tak? A produkcja cały czas jest blue i tutaj teraz możemy przerzucić sobie, przełącz się, tak? Czyli teraz przerzucamy sobie ruch, tak? I widzimy, że teraz green jest na produkcji, tak? Czyli green jest produkcyjny. Jak stwierdzimy, że jest wszystko ok, no to popychamy to dalej, teraz będzie podmiana, tak? Czyli blue stanie się greenem, tak? Czyli ta sama aplikacja będzie na blue, a greena wyłączymy, tak? Po prostu położymy sobie tego poda. Na produkcji jest hello view, a na blue jest hello everyone. Już nie. Już nie jest. I teraz wyłączy się green, tak? Czyli teraz on zrobi teraz switching traffic, tak? Na blue z automatu i za chwileczkę, tak. I widzimy, że green się złożył, tak? OK. Czy są jakieś pytania? Tak, słucham. A gdy mamy slave Jenkinsa, to czy one cały czas sobie działają w tle? Nie. One są tak, one są powoływane wtedy, kiedy są potrzebne, tak? Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Jak mamy inputy, to warto inputy wstawiać pomiędzy wywołania node'ów, tak? Czyli mamy jakiś node, który robi jakieś zadanie, czyli powołuje poda i input podajemy poza klamrami node'owymi i wtedy powołujemy kolejnego node'a. Chodzi o to, żeby nie marnować zasobów na zasadzie takiej, że teraz stoi nam pod i on czeka na akcję użytkownika, tak? Nie ma sensu. Tylko oczywiście musimy zadbać o to, żeby mieć persistent volume wspólny, tak? Żeby oni te same dane miały, tak? Bo jak powstanie ci jeden pod, on coś zrobi, założy workspace'a, zbuduje ci coś, będzie tam miał zasoby, jak on się zwinie, no to jak powstaniesz nowego poda, no to on nie będzie miał tych danych, tak? Więc dobrze jest, żeby korzystały z tych samych zasobów dyskowych, na zasadzie takiej, żeby podłączone były na przykład pod jeden persistent volumen. Tak? A co z resztą resursów kubernetesowych, jak tam sekrety, config mapy, czy cokolwiek innego w tym pipeline'ie, to jest tylko z punktu widzenia aplikacji, ale czasem aplikacje jednak będą potrzebowały... No zdarza się. Tak, zdarza. Temat konfiguracji jest tematem rzeką. Niestety jest to nie jest prosty temat. Ja wypracowałem swoją taką autorską trochę koncepcję, jak zarządzać konfiguracjami. Robię w ten sposób, że jak robię nowy deployment, to tworzę nową config mapę za każdym razem, którą sobie pobieram, bo generalnie tutaj się rozchodzi też o temat, podejrzewam, pytasz się też w kontekście, gdzie trzymać te zasoby kubernetesowe, tak jak config mapy, jak wgrywać i tak dalej, tak? O to ci chodzi? Tak, no powiedzmy, że jak wersjonować nie tylko samą aplikację, ale też... No to właśnie ja robię w ten sposób, że mam per deployment tworzę nową config mapę z wersją deploymentu. Dzięki temu fakt, że mam dużo tych config map, ale mogę sobie uruchomić proces czyszczący te config mapy, ale nie mam problemu z rollbackiem. Bo config mapa jest podłączona pod konkretny replication controller. Jak robisz rollback, to cofasz się do konkretnej wersji, ale też konkretnej wersji konfiguracji. Jeżeli zrobisz standardowo, że masz poda, który ma podłączoną config mapę, tak, deployment configuration, to jak będziesz wdrażał nowe wersje podów, to one automatycznie będą cały czas pod tą samą config mapę. Jak zmieniasz konfigurację, na przykład nie wiem, psujesz w jakiś sposób konfigurację, tak, to robisz co? Podmieniasz sobie konfiga na nową wersję, wdrażasz sobie nową wersję aplikacji, spoko, tak? Nie ma problemu. A jak rollback? No to musisz pamiętać, że muszę przywrócić starą wersję konfiguracji i wdrożyć nową ten. A jak masz jakby tym moim sposobem, to nie masz problemu, bo cały czas jakby nowa wersja aplikacji, nowy config. Nowa wersja, nowy config. To są tylko jakieś dane na etcd, tak? To nie zajmuje dużo miejsca. A masz po prostu święty spokój, jeśli chodzi o rollbacki i inne cofanie się. To jest, przynajmniej jest to wygodne, tak? Ale tak jak mówię, do konfiguracji się generalnie, bo jest duży problem w ogóle, jak zarządzać stricte zasobami, bo
Wy nie będziecie nigdy, jak korzystacie z Kubernetesa czy z OpenShift, nigdy nie działacie na zasadzie tak, jak tutaj pokazałem. Nie robicie tego OC new app, OC new coś tam, OC coś tam, OC coś tam. Generalnie na produkcji działa się w taki sposób, że masz zdefiniowane zasoby i te zasoby powinieneś mieć gdzieś na Gicie odłożone. Tak? Czyli jakby zgodnie z tym jakby GitOpsem, podejściem GitOpsowym. Polecam poczytać sobie o takim czymś jak Argo CD, tak? Który właśnie służy do zarządzania zasobami stricte kubernetesowymi. Jest X podejść, po spotkaniu możemy sobie ewentualnie pogadać, tak? W jaki sposób zarządzać zasobami kubernetesowymi. Tak? Bo jak tak, te wszystkie rzeczy typu serwis, config map i inne takie rzeczy, o nich też trzeba pamiętać w całym tym procesie, tak? Ale tak jak mówię, no to by zabrakło czasu, żeby o tym w ogóle poruszać ten temat w ogóle, tak? Ale jest wsparcie, tak? Ja chciałem zapytać jeszcze o to source to image, bo jak rozumiem, przy tym procesie powinniśmy trzymać definicję tworzenia obrazu ze źródeł w jakimś odrębnym miejscu, na przykład w osobnym repozytorium. Tak? Nie. Tak, to w jaki sposób zarządzać zmianami, które trzeba wprowadzić wewnątrz obrazu. To znaczy, załóżmy, że trzeba dodać jakieś zależności do obrazu. Mhm. Generalnie działa to w ten sposób, że jeżeli stworzysz sobie source to image, bo source to image to jest image, tak? Który sobie odkładasz gdzieś do repozytorium. Najlepiej wewnętrznego repozytorium OpenShifta sobie to odłożyć, tak? I on generalnie ma zdefiniowane, w jaki sposób buduje, jak wygląda image docelowy. A OpenShift działa w ten sposób, że jeżeli wykryłeś jakiś problem, dlatego source to image jest fajny pod tym względem, bo jak masz klasyczne podejście, i masz Dockerfile, na przykład, ja nie lubię Dockerfile w projekcie, jak widzisz na przykład, że masz Dockerfile'a, a i nagle się okazuje, że używałeś Dockerfile'a w 20 projektach. I nagle stwierdzasz, o kurczę, ten Dockerfile miał jakiś błąd, tak? No to teraz musisz 20 projektów przemielić, przebudować i wdrożyć. W sensie takim, że no musisz, chyba że masz jakieś, zautomatyzowałeś to sobie, że masz gdzieś Dockerfile'a, one sobie biorą tego Dockerfile'a skądś tam i w ogóle, tak? Ale najczęściej widzę, że ludzie mają po prostu Dockerfile powklejane i wchodzą teraz po repo, po projektach, zmieniają te Dockerfile, uruchamiają pipeliny, tak? Source to image daje ci tą zaletę, że jak stworzysz sobie image buildera w wersji na przykład 1.0 i stwierdzisz, że ten image builder miał jakiś problem, to tworzysz sobie kolejnego image buildera, podmieniasz sobie tylko w image streamie, tak, że teraz to ten jest tym docelowym i z automatu wszystkie buildy się uruchomią, tak? Okej, ale rozumiem, że tego image buildera mogę trzymać sobie jego definicję na repo mojego projektu. To jest antywzorzec. Antywzorzec. Generalnie cała idea, znaczy jest antywzorzec z tego względu, może nie to, że antywzorzec, bo generalnie jeżeli mówimy o procesie CI/CD, to pamiętaj, że te procesy wyglądają różniście, tak? W wielkich korporacjach na przykład masz dążenie do tego, że programiści klepią, rzucają na repo i ręce w ogóle zabieramy od w ogóle jakiejś tam konteneryzacji, w ogóle nie interesujecie się tym, tak? Jest osobny pion wdrożeń, jest osobny pion coś tam i x pionów gdzieś tam jest, że tak powiem, produkcja, tak? W środowiskach startupowych, tak na przykład jak pracuję w Medidesku, no to nie będziemy teraz robić jakichś specjalnych barier na zasadzie, że ty nie możesz widzieć tego, tak? Jesteśmy programistami, my zarządzamy tam tym cloudem, my zarządzamy całym procesem, mogę mieć to sobie w repozytorium, nie ma problemu. To wszystko zależy od tego. Ale generalnie idea source image powstała po to, żeby jednak ten image builder był poza projektem, bo on jest wykorzystywany do wielu projektów. Tak? Czyli trzyma sobie na oddzielnym repozytorium kod tego image buildera, tak? A nie w projekcie. Ty możesz w projekcie dorzucić sobie .s2y, taki katalog, i możesz sobie podmieniać jego zachowanie per projekt. Podkładając mu specjalne skrypty, ale to już generalnie wchodzimy w szczegóły, jak się buduje source to image i jak działa source to image. Okej, okay, spoko. Jakieś jeszcze pytania? Tak? Konsola ta dashboard. Czy co ma, przepraszam? Dashboard. Jaki dashboard? Nie. A o jaki dashboard ci chodzi, w sensie... No, Kubernetes Data, ten niebieski. Nie. On ma swój dashboard. W sensie tutaj jakby ta konsola. Tak, ona wszystko ma. Tak naprawdę ma storage, monitoringi, resursy,
proces budowania, wdrażania, jakby nie potrzebujesz tej kubernetesowej, uwierz mi. Tak, generalnie OpenShift, dlaczego OpenShift jest taki fajny? Moim zdaniem, z tego względu, że to wszystko, co ma OpenShift, możesz osiągnąć Kubernetesem. Nie ma problemu. Kubernetes daje ci dużą elastyczność, jest fajnym projektem. Tylko, że żeby osiągnąć to, co ma OpenShift, musisz podogrywać tule, tak? Różne, różniste, pospinać te tule razem i w ogóle. No i oczywiście, jak masz jakąś osobę ogarniętą od Kubernetesa, od tych tuli, która będzie siedziała i monitorowała, że się tule zmieniły, jak tool X się zmienił, to jaki ma wpływ to na X, Y, Z, tak? No to zaczynają się robić pewne problemy z tym, jakby utrzymywaniem tego wszystkiego. OKD, tak jak mówię, to jest open source'owy projekt, możesz sobie ściągnąć, sobie zainstalować. Jakby, ja generalnie polecam ludziom, jeżeli masz wybór między instalacją u siebie w firmie Kubernetesa a OKD, to bierz OKD. Dlaczego nie skorzystać jakby z dobrodziejstw, które są tutaj w OKD, kontra, że tak powiem, goły Kubernetes. Bo wadą OKD jest to, że faktycznie on jest troszeczkę do tyłu, jeśli chodzi, bo to jest o jedną czy dwie wersje Kubera są do tyłu, tak? Ale dostajesz środowisko prawie że kompletne, pospinane. Tutaj masz od razu wgranego Prometeusza z Grafaną, zintegrowaną. Masz wgrane na przykład zbieranie logów za pomocą FluentD, Elasticsearcha i masz od razu wystawioną konsolę Kibany. Więc jakby dodatkowo masz security wgrane, tak? Więc masz masę rzeczy tak naprawdę, których Kubernetes ci nie daje, tak? Kubernetes totalnie jakby leży, jeśli chodzi o security, tak? On nie ma security. Każdy może sobie wejść i robić co sobie chce, tak? Co dusza mu zabra. Jeżeli ma wejście do Kubernetesa, no to automatycznie ma prawie wejście do wszystkiego, tak? W OpenShift tak nie jest, tak? W OpenShift masz użytkowników, masz role i tak dalej, tak? Więc jakby też w ramach OpenShifta możesz blokować sobie dostępy między podami, tak? Czyli możesz sobie tak zwane policy definiować pomiędzy podami, tak? W Kubernetesie możesz, jak sobie wgrasz Istio, tak? I będziesz to Istio utrzymywał. Jakieś pytanie jeszcze? To jeżeli nie ma pytań, to jeszcze raz zachęcam was, żebyście wpadli na OSEC Forum. Tam będzie dużo tematów OpenShiftowych i Kubernetesowych, CI/CD i tak dalej, i tak dalej. Warto też sobie poczytać trochę o projekcie Tekton, jeżeli ktoś się interesuje CI/CD, bo już OpenShift 4 będzie miał wsparcie dla Tektona. Tak? Więc ja dziękuję wam bardzo.